Witam Państwa bardzo serdecznie, Bartosz Gruszczyński i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Pierwszej Ligi Futsalu. Podróż po ligowych parkietach rozpoczynamy w Toruniu, gdzie Toruńska Akademia Futsalu podejmowała na własnym parkiecie lidera Grupy Północnej AZS Uniwersytet Gdański. Jako pierwsi bliżsi objęcia prowadzenia była drużyna gospodarza, ale fantastyczną interwencją między słupkami popisał się Kacper Sasiak. 11 minuta, ponownie w ataku drużyna gospodarzy, zagranie futsalówki w obrębie środkowej części boiska, uderzenie z pierwszej piłki i Jakub Sławkowski otwiera wynik tego spotkania. Goście mieli szansę na wyrównanie po niezbyt dobrym wyprowadzaniu piłki z własnej połowy Mateusz Wesserling. Futsalówka zmierza do bramki, dużo przypadków w tej sytuacji, ale świetne dwie interwencje zawodnika gospodarzy uchroniły zespół przed stratą gola. Tymczasem Krystian Kraśniewski rusza z kontratakiem. Kraśniewski, zagranie futsalówki na lewą stronę boiska. Jeszcze wymiana podań, duży spokój i Krystian Kraśniewski podwyższa prowadzenie miejscowych. Do przerwy mieliśmy wynik 2-0, a to już 31 minuta tego spotkania. Mateusz Wesserling, niepewna interwencja golkipera drużyny gospodarzy i gdańszczanie łapią kontakt. W drugiej połowie to zdecydowanie podopieczni Wojciecha Pawickiego starali się odrabiać straty, no i w tej sytuacji mamy krótki rzut karny dla drużyny gości. No i zobaczmy, czy będzie wyrównanie, uderzenie i świetna interwencja między słupkami Michała Zapały. Końcówka tego spotkania obfitowała w niesamowite emocje. Mamy 37 minutę, uderzenie Macieja Urtnowskiego i na tablicy wyników mamy 2-2. Goście szukali bramki dającej prowadzenie, uderzenie Mateusza Wesserlinga. Mamy gwizdek sędziego, co będzie skutkowało przedłużonym rzutem karnym, ale z miejsca, w którym oczywiście doszło do przewinienia. Mikołaj Kreft czy Michał Zapała? Uderzenie Krefta, ale golkiper drużyny gospodarza wychodzi zwycięsko z tej sytuacji. 38 minuta. Dobra, teraz akcja Toruńskiej Akademii Futsalu. Jak widzimy, Krystian Kraśniewski w roli lotnego bramkarza daje prowadzenie swojej drużynie. Gospodarze jednak nie nacieszyli się długo tym prowadzeniem. Zagranie piłki na prawą stronę boiska. Wesserling wstrzeliwuje futsalówkę w pole karne i Piotr Wardowski doprowadza do wyrównania. Ostatnie słowo należało jednak do miejscowej drużyny. Jak widzimy, Torunianie rozpoczynają grę od środka i z lotnym bramkarzem próbują zaskoczyć swoich rywali. Cierpliwa wymiana podań. Waszak zagrywa futsalówkę w obręb środkowej części boiska. Kończalski z powrotem do Waszaka. Świetnie rozmontowana teraz defensywa AZS-u UG i Jakub Wiśniewski daje zwycięstwo swojej drużynie. Kapitalne widowisko w Toruniu zakończone zwycięstwem 4-3 przez drużynę gospodarzy. Na pewno to było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Chociaż nie ustrzegliśmy się też błędów, no ale na pewno cieszy zwycięstwo i szczególnie w takim stylu wyrwane gdzieś tam w ostatnich sekundach. Obroną wygraliśmy ten mecz i determinacją do samego końca, bo jak widać, no, końcówka miała tyle emocji w sobie, że nie jeden kibic, który przyjdzie się na trybunach, sam nie wiedział, co się dzieje. W pierwszej rundzie myślę, że troszeczkę zostaliśmy zaskoczeni. Może dyspozycją, może rzeczywiście dobrą formą tego zespołu. Nie spodziewaliśmy się chyba tego i gdzieś tam nie przewidywaliśmy. Natomiast tutaj już byliśmy na to przygotowani, gotowi i rzeczywiście, może czy nam nie leży ten rywal, ciężko powiedzieć. Na pewno dzisiejsza nieskuteczność spowodowała, że ten mecz, jakby nie mogliśmy tego meczu ani otworzyć, ani potem dogonić. A jak już dogoniliśmy, to gdzieś ta nerwowość się wkradła. Myślę, że same emocje meczu, niemoc plus gdzieś tam nerwowość arbitrów spowodowała, że nie poradziliśmy sobie z końcówką tego spotkania. LZS Dragon Bojano podejmowało na własnym parkiecie zespół Bonito Helios Białystok. Mamy 8 minutę, przy piłce drużyna gospodarzy, Cyman jednak traci futsalówkę i skąd atakiem rusza drużyna gości, świetne, prostopadłe podanie, duży spokój i mamy 0-1 na tablicy wyników, a na listę strzelców wpisuje się Jakub Kozłowski. Na kolejne bramki w tym spotkaniu musieliśmy czekać do drugiej części tego spotkania. Jak widzimy, z kontratakiem ponownie rusza zespół drużyny gości.
Pewne wykończenie tej akcji sam na sam i Mateusz Rogowski podwyższa prowadzenie drużyny gości. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później mieliśmy kolejną bramkę dla przyjezdnych i ponownie wykorzystanie błędu w konstruowaniu tego ataku pozycyjnego. Świetna wymiana podań, tutaj jeszcze dużo zamieszania w polu karnym LZS-u Dragon Bojano. Gwizdek sędziego i będziemy mieli krótki rzut karny dla zespołu z Białegostoku. Bartosz Gołaszewski, pewne uderzenie, 0-3 na tablicy wyników. 25. minuta, rozkręcał nam się zespół gości z minuty na minutę w tym spotkaniu. Ponownie świetnie przeprowadzony szybki atak, aczkolwiek tutaj dużo szczęścia miał Filip Dojlida, ale koniec końców futsalówka wpada do siatki, 4-bramkowe prowadzenie przyjezdnych. A to już 27. minuta tego spotkania, ponownie w ataku pozycyjnym zawodnicy drużyny gospodarzy, aczkolwiek znowu mamy stratę futsalówki i z kontratakiem rusza Bonito, zagranie piłki na lewą część boiska. Futsalówka wystawiona jak na tacy Mateuszowi Rogowskiemu, który w taki oto sposób zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Gospodarze doszli do głosu dopiero w 32. minucie. Oskar Bochm zamienia przedłużony rzut karny na gola. Na tablicy wyników mamy 1-5. 3 minuty później mieliśmy kolejne trafienie dla LZS-u Dragon Bojano. Zagranie futsalówki w pole karne, rykoszet, ale koniec końców Patryk Ziarko wpisuje się na listę strzelców. Ostatnie słowo należało jednak do drużyny gości. Bonito wychodzi z kontratakiem. Dwóch zawodników Bonito na samego bramkarza i Mateusz Rogowski w taki oto sposób kompletuje hat-tricka. Pewne zwycięstwo zespołu z Białegostoku. W Kamienicy Królewskiej doszło do bardzo ciekawego starcia drużyn z górnej części tabeli. Wemet podejmował na własnym parkiecie futsal świecie. Mamy 3. minutę. Drużyna gości w taki oto sposób rozgrywa rzut rożny i Adam Kolmajer otwiera wynik tego spotkania. Gospodarze mieli szansę na bramkę wyrównującą. Jak widzimy, z kontratakiem ruszają podopieczni Piotra Górniewicza, ale mamy świetną interwencję golkipera drużyny gości. To już druga część tego spotkania. Tym razem to zespół ze Świecia przed szansą na zdobycie drugiej bramki, ale drużynę gospodarzy ratuje słupek. A to już 24. minuta, Piotr Kaczkowski, rajd prawą stroną boiska, pewne wykończenie i mamy dwubramkowe prowadzenie przyjezdnych. 27. minuta na ekranach, zagranie futsalówki w pole karne. Jest gwizdek sędziego i będziemy mieli krótki rzut karny dla gospodarzy. Sebastian Hinca. Uderzenie, pewnie wykorzystany ten rzut karny. Wemet łapie kontakt. 32. minuta, podopieczni Piotra Górniewicza zakładają pressing teraz na połowie rywala. Drużyna ze Świecie próbowała przeprowadzić akcję z wykorzystaniem lotnego bramkarza, ale mamy przyjęcie futsalówki i Maciej Młyński doprowadza do wyrównania. Spotkanie nabierało rumieńców, z kontratakiem ruszają goście, dużo przypadków w tej sytuacji i słupek ratuje teraz podopiecznych Piotra Górniewicza. Goście mieli jeszcze szansę z przedłużonego rzutu karnego, ale Karol Czyszek został w fantastyczny sposób zatrzymany przez golkipera drużyny gospodarzy. Ekipa prowadzona przez Marcina Mikołajewicza rozkręcała się z minuty na minutę, Czyszek zagrywa piłkę na prawą stronę boiska, no i doskonała sytuacja zmarnowana przez drużynę gości. Na 2 minuty przed końcem spotkania miejscowi wykorzystują błąd popełniony przez drużynę ze Świecia i Juruj Kidanow zdobywa gola numer 3 dla gospodarzy. Emocje w tym spotkaniu trwały do dosłownie ostatniej sekundy tego spotkania. Kaczkowski zagrywa piłkę na prawą stronę boiska. Olaf Wojtowicz umieszcza piłkę w siatce i arbiter uznaje tą bramkę, lecz jednak jeszcze mamy konsultację z sędzią czasowym, który ostatecznie anuluje zdobytego gola przez drużynę gości. I to spotkanie kończy się bardzo szczęśliwym zwycięstwem Wemetu Kamienicy Królewskiej. I utrzymuje cały czas podopiecznych Piotra Górniewicza w walce o bezpośredni awans do Fogo Futsal Ekstraklasy. No co ja mam powiedzieć o tym sędziowaniu? No, moim zdaniem, mówię, no to... No nie jest mi przyjemnie oceniać pracę sędziowską i jestem daleki od tego, no ale no mówię, no są te nagrania, są te mecze, no żeby można było przeanalizować i sobie zerknąć, co tutaj się działo, tak? No bo wydaje mi się, że... Nie wiem, no...
powinni zrobić sobie po prostu, że tak powiem, rachunek sumienia po tym spotkaniu, tak? No bo widowisko było niesamowite i kibice gości, i nasi kibice, dramaturgia, tak? Do ostatniej minuty potrafiliśmy się podnieść z 2-0 i wreszcie gdzieś tam no, wygrać w końcu ten mecz w niesamowitych okolicznościach, ale no mówię, no gdzieś tam ktoś mógł to popsuć. Na szczęście no to szczęście jest równe zeru. Tak jak powiedziałem, w Szczecinie nam to szczęście nie dopisało, ze Szczecinem, przepraszam. Tutaj u nas, a tutaj mówię, no gdzieś tam nie zdążyli, że tak powiem, świecianie wyrównać i skończyło się pozytywnym, że tak powiem, rezultatem dla nas. Cóż mogę powiedzieć, na pewno po moich chłopakach było widać, że mają w nogach mecz z Jagiellonią, tam zostawiliśmy dużo zdrowia. Dzisiaj tego zdrowia troszeczkę brakowało. Fajne spotkanie, widać, że obydwa zespoły pretendenci do gry co najmniej w barażach. Fajne widowisko, szkoda tylko, że sędziowie w tym widowisku zrobili nie taką robotę, jak powinna być. No, dla mnie sytuacja nie do pomyślenia, że sędzia stolikowy decyduje i zmienia decyzję głównego sędziego, także tylko tyle bym tak skomentował. Szacunek dla moich chłopaków, bo naprawdę zagraliśmy niezłe zawody, brak skuteczności, bo tych sytuacji było. Drużynie z Kamienicy gratuluję, zostały jeszcze 4 kolejki, zobaczymy, co się wydarzy. Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu podejmowało na własnym parkiecie zespół Futbalu Białystok. Mamy 12 minutę tego spotkania, Lęborczanie przy piłce, świetne dalekie podanie, wyłożenie piłki i w taki oto sposób Patrycjusz Gawkę otwiera wynik tego spotkania. Goście jeszcze przed przerwą mieli szansę na wyrównanie, ale mamy dwie dobre interwencje Jakuba Formelli. A to już druga część tego spotkania. Złe teraz to rozegranie rzutu rożnego. Gospodarze ruszają z kontratakiem. Indywidualna akcja zawodnika Timu Lęborg, ale Norbert Jędruczek popisuje się świetną interwencją. Kolejna szansa dla podopiecznych Wojciecha Pięty. Piotr Łapigrowski. Łapigrowski! Świetne wykończenie tej akcji. I gospodarze prowadzą już 2 bramkami. A przy okazji kapitan Timu Lęborg ogłasza światu radosną nowinę. Mamy 25 minutę i drużyna futbalu ruszyła do odrabiania strat. Jędruczek zagrywa piłkę na lewą stronę boiska. Rozmontowana defensywa Timu Lęborg i Arkadiusz Mazurek zdobywa gola kontaktowego. A to już 35 minuta. Jędruczek zagrywa piłkę na prawą stronę boiska. Rykoszet i Damian Grabowski doprowadza do wyrównania. Ostatnie słowo w tym spotkaniu należało do futbalu. Jak widzimy, Norbert Jędruczek bardzo często lubi wspomagać swoją drużynę w konstruowaniu akcji. Zagranie futsalówki na lewą stronę boiska, wstrzelenie piłki w pole karne i bardzo pechowo Piotr Łapigrowski umieszcza piłkę we własnej bramce. Futbalu Białystok wywozi 3 punkty z Lęborka. Powiem szczerze, że no ciężko tak na gorąco zanalizować ten mecz. Na pewno zagraliśmy dobre spotkanie, pomijając grę, gdzie musieliśmy bronić przewagi 5-4, graliśmy dobre spotkanie, przy nim w wyniku 2-0 mieliśmy chyba bodajże 2 takie no, klarowne, jeśli nie 3 sytuacje na zamknięcie meczu. To się nie udało, 2-2 bramka rykoszet, 3-2 bramka rykoszet, niestety jeśli jak nie idzie, to nie idzie, takie bramki niestety tracimy. Walczymy dalej, gramy dalej. Dzisiaj nie mogłem skorzystać z 3 podstawowych zawodników, czyli z Wlada, Andrzeja i Dawida Łapigrowskiego, którzy pauzują za kartki. Nie udało nam się zdobyć nawet jednego punktu. Staraliśmy się, ale szczęście nam nie pomogło. Są nowi zawodnicy, muszą nabrać też doświadczenia. Ale z meczu na mecz coraz lepiej to wygląda. Ciężki teren dzisiaj, ciężkie spotkanie, które nam się nie układało od początku, bo myślę, że mieliśmy sporo sytuacji niewykorzystanych. Lęborg myślę w miarę skutecznie. Trudne warunki nam postawił. Wyszli na prowadzenie 1-0, później 2-0 i goniliśmy. Cały mecz goniliśmy. Dużo graliśmy z wycofanym bramkarzem i to przyniosło efekty. No, walka do końca i cieszymy się, że z trudnego terenu po bardzo ciężkim meczu wywozimy 3 punkty. Przegrywając 2-0 udało się doskoczyć do remisu i finalnie również wygrać to spotkanie. Także na pewno charakter i gra do końca. Ale tak z przebiegu wydaje mi się całego spotkania, wydaje mi się, że o tą jedną bramkę byliśmy od gospodarzy dzisiaj lepsi. Futsal Szczecin podejmował na własnym parkiecie Mrówkę UKS Orlik Moszyny. Mamy 3 minutę tego spotkania przy piłce podopieczni Miłosza Kocota.
Zagranie futsalówki zewnętrzną częścią stopy na prawą stronę boiska, wyłożenie piłki do Dominika Grochowskiego i w taki oto sposób gospodarze obejmują prowadzenie. W 9 minucie mieliśmy odpowiedź drużyny gości. Mosina przeprowadza świetną akcję i Hubert Olszak doprowadza do wyrównania. W 13 minucie mieliśmy kolejne trafienie dla drużyny gości. Znowu świetna zespołowa akcja i Nazar Timczenko wyprowadza drużynę gości na prowadzenie. A to już 16 minuta, tym razem Mrówka Mosina wychodzi z kontratakiem. Świetna wymiana podań, zagranie do Fryderyka Maciejewskiego, który podwyższa prowadzenie przyjezdnych. A to już druga połowa, konkretnie pierwsze sekundy drugiej części tego spotkania. Zagranie do Mateusza Geperta, który w taki oto sposób zdobywa bramkę kontaktową. 23 minuta tego spotkania. Karol Ława zagrywa piłkę na prawą stronę i mamy dobre uderzenie Szymona Jakubowskiego. Na tablicy wyników mamy remis. Kilkadziesiąt sekund później Mrówka Mosina rusza z kontratakiem. Indywidualny rajd prawą stroną boiska. Zagranie piłki w pole karne i Szymon Wichtowski zdobywa gola numer 4 dla Mrówki Mosina. Od 26 minuty oglądaliśmy jednak koncert jednego zespołu. Świetne wykończenie tej akcji i Szymon Jakubowski zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. 30 minuta. Od bramki próbuje teraz wyprowadzić piłkę drużyna gości. Fatalny błąd zawodnika Mrówki Mosiny. Daniel Maćkiewicz wyprowadza futsal Szczecin na prowadzenie. W 31 minucie mieliśmy kolejne trafienie podopiecznych Miłosza Kocota. Łukasz Kubicki, świetne przyjęcie, odwrócenie się z rywalem na plecach i na tablicy wyników mamy 6-4. W 36 minucie po raz kolejny to stały fragment gry okazuje się zabójczy dla drużyny gości. Swojego drugiego gola w tym spotkaniu zdobywa Daniel Maćkiewicz. Na 2 minuty przed końcem tego spotkania mieliśmy jeszcze jedno trafienie dla drużyny miejscowej. Świetnie balansem ciała zgubiony zawodnik drużyny gości i Karol Ława ustala wynik tego spotkania. Remontada w wykonaniu futsalu Szczecin. Podopieczni Miłosza Kocota wygrywają 8-4. Przenosimy się na południe, gdzie GKS Futsal Tychy podejmował na własnym parkiecie Luxione AZS UMCS Lublin, a ja oddaję głos Mariuszowi Niemczewskiemu i Jarosławowi Zabraniakowi. Z Red Dragons Pniewy, jeśli wyjdą tak zmotywowani, z taką determinacją, jestem spokojny o wynik dzisiejszego spotkania. No miał tam przed chwilą zawodnik UMCS-u pretensje do sędziego. Być może to nowe buty i już zostały gdzieś tam pokiereszowane przez naszego obrońcę. Uwaga, Kosowski, jest pierwsza bramka, 37 sekunda, ależ bardzo szybko nam się tutaj to otwiera. Bardzo prosty błąd gości w tej sytuacji. I wykorzystać to też wynikowo, podwyższając to prowadzenie. Długi wykop, ale świetnie tutaj Piotr Pytel, zderzenie Krzyżowskiego z Wojtaszkiem. Gramy jednak dalej. Właśnie Krzyżowski przy piłce ładnie znalazł Pasierbka. Pasierbek to w końcu wykończył akcję. Tu już nie miał żadnych szans Adrian Parzyszek. 18 minuta, 8 sekunda. Podwyższamy prowadzenie na 2-0. Znaczy z Lublina. Przed momentem próbował Tomasz Ławicki, ale ta piłka mocno mu odskoczyła i taki to był strzał rozpaczy, trochę bym to go tak nazwał. Powalony na ziemię Krzyżowski, gramy jednak dalej, jest Pasierbek. Trudno odebrać mu piłkę, choć teraz udała się ta sztuka Ostrowskiemu, ale już jest Krzyżowski, jeszcze poprawia Pytel! Na raty pokonujemy Parzyszka, nie udało się Krzyżowskiemu. Poprawił to uderzenie Pytel i w 25 minucie podwyższamy na 3-0. Jesteśmy teraz zamknięci, bardzo dobrze operują piłką nasi rywale, ale błąd, Cichy, pusta bramka i Szymon Cichy zamyka to spotkanie. 38 minuta, 55 sekunda, z dużym spokojem przejmuje piłkę od jednego z rywali i zamyka to spotkanie, stawiając kropkę na D. Więc dlaczego nie może przegrać? Luxiona zdołała jeszcze zdobyć bramkę honorową, aczkolwiek koniec końców to GKS Futsal Tychy wygrywa 4-1 na własnym parkiecie. Naszych zawodników brawami, te brawa jak najbardziej się należą. FC Silesia Box Siemianowice Śląskie podejmowała na własnym parkiecie zespół Górnika Polkowice.
Mamy trzecią minutę tego spotkania. Rzut rożny i w taki oto sposób Dawid Biały otwiera wynik tego meczu. Dwie minuty później mieliśmy odpowiedź gospodarzy. Marcin Cubr posyła fantastyczne dalekie podanie na lewą stronę boiska. Odegranie głową i Maksym Krawec doprowadza do wyrównania. Na kolejne trafienie przyszło nam czekać do 8 minuty. Odbiór piłki w środkowej części boiska i w taki oto sposób Dawid Biały po raz drugi w tym spotkaniu wpisuje się na listę strzelców. Gospodarze jednak ponownie zdołali doprowadzić do wyrównania. Marcin Cuber zagrywa do Kamila Kmiecika. Kmiecik świetnie odgrywa i w taki oto sposób gospodarze doprowadzają do wyrównania. Kilkadziesiąt sekund później mieliśmy odpowiedź podopiecznych Grzegorza Nowaka. Paweł Wyżga posyła świetne podanie do Adama Tomaszewskiego, który z zimną krwią wykorzystuje akcję sam na sam z bramkarzem i Górnik Polkowice ponownie na prowadzeniu. 21 sekund, dokładnie tyle potrzebował. Jeszcze przed przerwą goście zdołali zdobyć kolejną bramkę. Niebezpieczne wejście Krzysztofa Salisza, ale Paweł Wyżga utrzymał się przy piłce i zdobył gola numer 4 dla drużyny gości, a w międzyczasie właśnie za ten ślizg Krzysztof Salisz został wyrzucony z boiska. A to już 27 minuta tego spotkania. Dawid Biały zagrywa do Pawła Wyżgi. Wyżga z bardzo ostrego kąta zdołał jeszcze po raz drugi w tym spotkaniu wpisać się na listę strzelców. Mamy kolejne trafienie dla drużyny gości. 30 minuta na ekranach. Świetna akcja podopiecznych Grzegorza Nowaka, wyłożenie piłki jak na tacy do Kamila Olszewskiego, który w taki oto sposób zdobywa gola numer 6 dla Górnika Polkowice. Gospodarze zdołali jeszcze odpowiedzieć tylko raz. W 37 minucie Kamil Kmiecik zagrywa do Maksyma Kraweca, który ustala wynik tego spotkania. 3 punkty zdobyte przez drużynę gości na trudnym terenie. W pozycji tabeli to tak jak pan mówi, mogłoby się wydawać, że Siemianowice będą faworytem, ale my znamy swoje możliwości, wiemy na co nas stać i brakowało nam w niektórych meczach tylko tego, żeby pokazać, że jesteśmy naprawdę takim zgranym teamem. W dniu dzisiejszym zafunkcjonowało to, być może troszkę gdzieś tam jeszcze takie małe mankamenty mamy w defensywie, taki w pewnych momentach brak organizacji, ale summa summarum wywozimy 3 punkty, bardzo ważne 3 punkty dla nas. Zagraliśmy naprawdę bardzo mądrze w defensywie, dużo razy kontrowaliśmy Siemianowice, strzeliśmy z tego bramki. AZS Uniwersytet Zielonogórski podejmował na własnym parkiecie Eurobus Przemyśl, a ja zapraszam państwa na skrót tego spotkania z oryginalnym komentarzem z meczu. Zobaczymy, na ile to się sprawdzi. Enkot tam uciekał po drugiej stronie boiska Niedźwiecki, ale z tego wszystkiego może się zrobić pierwsza bramka dla Eurobusu Przemyśl. Tak jest. No wydawało się, że skontrują Zielonogórzanie. Kontra się nie zawiązała. Do rzutu wolnego zdecydują się akademicy. Turowski mocno, ale dobrze w bramce Artur Kuźma. Szybko przerwał też rodzący się kontratak Turowski. Domagał się cofnięcia kapitana ZS-u tej akcji. No też mam takie wrażenie, że powinno być to nieco bardziej z tyłu. A tu tymczasem druga bramka dla gości. Potrzebnie podnoszona kolejny raz, no i aut dla ekipy z Przemyśla, która w pełni kontroluje losy meczu i w 10 minucie zupełnie zasłużenie prowadzi w Zielonej Górze 2-0. Dębski z dystansu. No i bramka numer 3 dla Eurobusu Przemyśl. Siedemnasta minuta spotkania, 0-3. Chmielak przejmuje piłkę. Chmielak, przy nim Londono Silva. Chmielak zdołał oddać strzał i bramka dla AZS-u. Bramka kontaktowa. Maksymilian Chmielak zdobywa pierwszą bramkę dla AZS-u w tym spotkaniu. 50 sekund, niespełna do końca pierwszej połowy. Zielonogórzanie koszmarnie się teraz nie zrozumieli. No i Bała zdobywa czwartą bramkę w tym spotkaniu. Wrażenia, że tych bramek dla AZS-u też powinno być więcej. Gramy, rozpoczęła się druga połowa. Niedźwiecki od razu, świetna sytuacja, bramka! Ale zaczęli Zielonogórzanie, no
rozpisali to jak koszykarską akcję, można powiedzieć, akademicy. Jakby tu każdy ruch był przemyślany. Dali tę piłkę w grze zielonogórzanie, ale nic dobrego już z tej akcji chyba nie będzie. Trzeba się bronić. Żanko indywidualnie, rozmach ma ogromny. Jezu, jaka bramka! Kapitalnie, Hrichor i Żanko. No, to chyba się rozpoczął wyścig na bramki kolejki w Zielonej Górze. Niedźwiecki też mocno próbował uderzać z dystansu, ale niecelnie. No i muszą wracać zielonogórzanie. Bała. Już jest Rudnicki. Bała! Bramka. Bramka dla Eurobusu Przemyśl. Za łatwo akademicy teraz. Poza pole bramkowe Londono Silva. Ale odbierają mu piłkę zielonogórzanie, Murzyłowski, tylko to wszystko za wolno. Teraz przyspiesza to Górecki, ale nie zdało dograć tej piłki do Turowskiego. Może teraz Kuba Turowski, gol! Trzecia bramka dla akademików. Raczej będzie to... o więcej. Siódma bramka w tym meczu. Rudnicki wpisuje się na listę strzelców i niejako pieczętuje rezultat tego meczu. Goście prowadzą 7-3 i trudno spodziewać się jeszcze zmiany tego rezultatu. Niestety gramy kolejny mecz bez nominalnego bramkarza w bramce. Znowu nie jesteśmy w pełnym składzie kolejny raz, więc tak jak mówię, powiem tak, może w ten sposób. Ten wynik, ten mecz to była właśnie taka, no tak wyglądamy też organizacyjnie. Próbujemy, walczymy, gdzieś rzeźbimy. Jest kilka osób zaangażowanych w ten projekt, ale większość ma to gdzieś i ma ważniejsze sprawy, mimo że się zdeklarowali. Ja nie rozumiem, czym umowa słowna, tak, podanie sobie dżentelmeńskiej ręki różni się od podpisu na kontrakcie. Mieliśmy przed sezonem 24 chętnych do grania. Zostało nas teraz, tak jak widać, ilu? 8 plus ja. Czuliśmy, że przeciwnik jest w naszym zasięgu, mimo braku bramkarza, braku kilku zawodników. Poczuliśmy się, że możemy, ale czegoś nam brakowało. Szkoda niewykorzystanych sytuacji w pierwszej połowie, gdzie mogliśmy na 3-2 dojść. Straciliśmy głupio czwartą bramkę, trochę na mecz odjeżdżał. Schodziliśmy do szatni, jeszcze wierzyliśmy, że możemy ich dogonić. No, niestety w drugiej połowie szybko strzelona bramka dla nas dała nam trochę skrzydeł, ale i szybko dwie stracone odebrały. Na pewno bardzo nas cieszą 3 punkty, wracamy na tą zwycięską ścieżkę. Aczkolwiek dzisiaj naprawdę musieliśmy się mocno tutaj natrudzić, żeby z Zielonej Góry wywieźć tą wygraną. Myślę, że mecz. Dzisiaj mieliśmy dobrą skuteczność, bo mówię, gospodarze też stworzyli dzisiaj dużo sytuacji. Popełniliśmy trochę błędów z tyłu, ale no, najważniejsze było dzisiaj 3 punkty i ten cel zrealizowaliśmy. Wbrew temu, co było na boisku, nie był to dla nas łatwy mecz. Wynik 7-3, no ale wiedzieliśmy, że po podróży najdalszy wyjazd nas czekał i nie był to wcale, to co tabela pokazuje, nie był to taki łatwy mecz i jakby się może wydawać, że spacerek. Hejro Rzeszów podejmowało na własnym parkiecie AZS UEK Kraków. Do 19 minuty musieliśmy czekać na pierwsze trafienie. W tym spotkaniu gospodarze po odbiorze futsalówki w środkowej części boiska ruszają z kontratakiem. Pewne wykończenie tej akcji sam na sam z bramkarzem i Michał Gąsior otwiera wynik tego spotkania. A to już druga część tego spotkania, a konkretnie 26 minuta. Świetna akcja drużyny gości i Mikołaj Pyś doprowadza do wyrównania. 2 minuty później mieliśmy odpowiedź drużyny gospodarzy. Ładna akcja Hejro. Pierwszy strzał jeszcze jest zablokowany, ale mamy poprawkę Michała Gąsiora, który zdobywa gola na 2-1. A to już 31 minuta tego spotkania. Od rzutu z autu będą wznawiali grę podopieczni Piotra Ożuga. Uderzenie, rykoszet i Bartłomie Przybyło podwyższa prowadzenie gospodarzy. Kilkadziesiąt sekund później jednak mieliśmy odpowiedź akademików z Krakowa. Odbiór futsalówki w środkowej części boiska. Jakub Ptak, płaskie uderzenie. Mamy 3-2 na tablicy wyników. Minutę później gospodarze ponownie zdołali odpowiedzieć. Z kontratakiem rusza AZS UEK, ale w tej sytuacji Tadeusz Dziarmaga stracił piłkę przed własnym polem karnym i Michał Gąsior kompletuje hat-tricka. Przyjezdnych stać było na jeszcze jedną bramkę. Zagranie futsalówki w pole karne, piłka odbija się od słupka i w taki oto sposób
Na listę strzelców wpisuje się Bartłomiej Polak. Bardzo ważne zwycięstwo Hejro Rzeszów w kontekście walki o utrzymanie. To, co nie wychodziło w ostatnich meczach, no dzisiaj wyszło tak naprawdę nam wszystko. Przede wszystkim najważniejsze to, bo, co było na boisku, to zaangażowanie przede wszystkim w obronie. Pracowaliśmy dosyć mocno. Przeciwnik miał duże problemy, żeby przedostać się pod naszą bramkę, a przede wszystkim oddać strzał. Wyglądało to naprawdę dobrze. Z przodu wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Cieszy przede wszystkim zwycięstwo i tak naprawdę nasze widmo drugiej ligi się gdzieś tam oddala. First of all, I want to congratulate Hejro, because I think they deserve the win. Na początku chciałbym pogratulować Hejro zwycięstwa w tym spotkaniu, bo uważam, że zasłużyli na 3 punkty bardziej niż my. Wynik jest sprawiedliwy. Hejro pokazało, że jest żądne zwycięstwa bardziej niż moja drużyna. Co do mojej drużyny, byliśmy w świetnej sytuacji przed tym spotkaniem. Wygraliśmy 3 ostatnie mecze w bardzo dobrym stylu. Dzisiaj nie uważam, żeby moim zawodnikom zabrakło ambicji, ale na pewno byliśmy troszeczkę zbyt bardzo zrelaksowani. Spójrzmy jeszcze na komplet wyników w grupie północnej oraz tabelę. Niesamowicie zacięta walka w walce o baraże. Tak się natomiast prezentuje komplet wyników w grupie południowej oraz tabela. Pierwsza dwójka zaczyna mieć coraz większą przewagę nad resztą stawki.